Z unpackingu, tym razem z niebieskimi nożyczkami. Tak, bo zielonych nie ma, a przynajmniej mama mi tak powiedziała. Zanim zaczniemy rozpakowywanie, pewnie zastanawiacie się, skąd są te nowe pet shopy. Więc kupiłam je z babcią w Carrefourze. No i takie to była sytuacja, że chciałam sobie zrobić taki ogromny haul i kupić sobie cały sklep, nawet Shopkinsy i My Little Pony Cute Mark Crew. A, Lenka, nie mówi się Cute Mark, nie mówi się Cute Mark Crew, tylko Cutie Mark Crew. Crew. A, to są właśnie nowe pet shopy. I tak to się zrobię, że jeśli kupię więcej niż pet shopy w paczce, na przykład w innym sklepie tego samego dnia, to nie będę opisywać ich wyglądu tak jak pet shopów z paczki. I dzisiaj były dwa filmy. Jeden to czwarty odcinek uśmiechu, a drugi teraz jest. Tutaj mam nowe, świnkę z G3 i nie rozumiem Zafiry, czemu ona hejtuje G3, spala je, to jest przecież nieszanowanie zabawek. Poza tym nienawidzę Zafiry LPS-TV, ponieważ ona nagrywa seriale dzieci, typu Killing Glove, gdzie jest morderstwo, nie dla dzieci. Masz rację, Różko. To jest Różka. Dalej jest Madi. A, jeszcze Różka jest z nienawidzonej, w cudzysłowie, generacji G3. To jest Madi. Madi Bob, to nie jest nazwisko to Bob, gdyż wygląda jak mam, gdyż jest rasę komandor. Dużo o tych, gdyż... Dalej Claudii, nazwiska już nie pamiętam. Jest to kotka z G4. I na koniec... Rybek z saszetki. Z takiej saszetki w kształcie puszki. Głodne zwierzaczki. A, i jeszcze w smyku jest taka promocja. Jest taka promocja.